Siemano, witajcie, ja jestem Wierzchan z tej strony Domin. Dzisiaj startujemy na wyjątkowej imprezie, którą darzę wielkim, wielkim sentymentem, bo dzięki temu człowiekowi, który jest organizatorem tej imprezy, zacząłem jeździć we wrakach, zacząłem robić filmiki, także ma wyjątkową, wyjątkową wartość ta impreza. I dzisiaj jesteśmy na Warszywej Wrak Race, zapraszam was do oglądania! Dobra, słuchajcie, ostatnie dni były bardzo zwariowane. Zdrowia mnie kosztowało, żeby w ogóle tu wystartować. Auto jest gotowe, ostatnie poprawki zrobiłem. Za jakieś 10 minut startujemy, także mi się chce już siku, bo zawsze jak się stresuję, chce mi się siku. Jest straszny kurz, także będzie zachowawcza jazda. Będziemy jechać sobie spokojnie, swoim tempem, żeby za bardzo nie uszkodzić samochodu od razu. Słuchajcie, świeżo po starcie startowaliśmy z pierwszej linii, od razu nas obrócili. Dostaliśmy z potężnego pszczoła szupę. Spójrzcie na to koło. Ono było lekko krzywe. Boże. Ale jest straszny, teraz uśmiech się zrobił jak w starym starze. Jak w brzuchu. A ty, Dominik, jako pilot? Super, fajnie, tylko czteropunktowe pasy to jednak dużo lepiej. Już czuję cały bar. To jest bardzo, bardzo stroma góra i zaraz zobaczycie, jak auta sobie z nią radzą. Trzeba bardzo na niej uważać, bo jest tak stromy zjazd, że można w moment koła pogubić. Tak się wszystko szybko dzieje, że ja nawet nie miałem czasu nakręcić, co się stało. Stało się to, jechaliśmy w takiej pozycji i nie odpadło wcale tamto koło, tylko to odpadło. Jechaliśmy driftem, jeśli to było widać w ogóle. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, to same problemy. Pierwszy raz od nie pamiętam, kiedy jestem tak bardzo zalatany na wyścigu. Tyle problemów jeszcze nigdy nie miałem. Dwane koła, problemy z elektryką, nie ma paliwa. Wszystko praktycznie, co się może dziać, co się stało. Dzieje się dużo, więcej niż myślałem. Auto już odpala, jedziemy w półfinał. Mamy teraz już półfinał, musimy teraz już jechać bardzo szybko bez przelewek, bo tylko 5 aut przechodzi, także teraz będzie już moc adrenalina. Jeśli się koła pourywają, to skończymy z przedostami widowiskowymi. Uwaga, uwaga!
pięknie. Piątka. Wyścig się dla nas niestety skończył. Kolejny raz nie dojechałem do finału. Ale jechało się jak mistrz. Pas się zerwał, dlatego ten. Tak było. A ten pas to nasz, co tam leżał. Tak było. Słuchajcie, pozwolę wam zobaczyć teraz, co się stało z samochodem. Wszystko się wyrwało, co się mogło wyrwać. Bak, wahacz. Halo, halo, słuchajcie. Jeśli uważacie, że nie ma rzeczy niemożliwych, to nie ma rzeczy. W taki oto sposób, z urwanym kompletnie zawieszeniem, dojechałem do mety półfinału na trzecim miejscu. Temu pięknemu sprzętowi już dziękujemy. To były piękne, piękne chwile. Najprawdopodobniej zmieniamy samochód, bo tutaj stoi taki okaz, który można wziąć i dokończyć ten rajd. I najechać. I najechać. Jednak finał nie jest dla nas. Auto padło na tej górce. Chyba uderzyliśmy silnikiem, dostaliśmy strzała, uderzyliśmy silnikiem w ziemię. Straciliśmy prąd. I w ogóle prądu nie ma, nie chcę odpalić. Mam przyczynę, zobacz. Tak, przejechali czerwoną flagę. Światło nam wyskoczyło, żarówka się spaliła. O kurwa. To wszystko za to. To wszystko za to. Tak, tak, bo się żarówka spaliła. O kurwa. Domin, kurwa, miałeś to zabezpieczyć. No, przepraszam. Widziałeś, co mi zrobiłeś? O kurwa. Finał już za nami, pora poznać zwycięzców tego rajdu. Idziemy na rozdanie nagród. Zwróćcie uwagę na to, jakie to są zajebiste puchary. Tematyka rajdu to jest Star Wars, dlatego takie, a nie inne puchary mamy. Tematyczne. A to jest autorka tych wszystkich pięknych pucharów. Pracownia rzeczy niezwykłych, proszę bardzo. Numer telefonu, mail, wszystko macie, spawanie artystyczne. Tak jest, tak jest. No, my już mamy koszulki swoje, bo każdy dostaje na parszywa w Rock Race. Taki pakiet. Pora podsumować dzisiejszy start. Było fajnie, jak zawsze. To jest świetna zabawa i półfinał naprawdę, naprawdę był przedni. I jechałem na najwyższą miarę swoich możliwości, po prostu się bawiąc, ale już to nie było to samo co w pierwszej i drugiej rundzie, tylko cisnąłem na maksa, co widać na urwanym kole, tak? Jechałem na pierwszym miejscu, dopóki się koło nie urwało i finalnie zakończyłem na trzecim, dostałem się do finału, ale ta Vectra, którą pojechaliśmy, nie zrobiła nawet jednego kółka, także pech totalny. Jedziemy do domu.